Bardzo prosimy, panie premierze, o zabranie głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, szanowni państwo, to ostatnia prosta, na jakiej jesteśmy teraz. Za 8 dni wybory, za 6 dni praktycznie cisza wyborcza. Musimy pokazać teraz naszą supermoc. Zacznijmy od takiego patriotycznego hałasu. Niech Mysłowice pokażą, jak kochają Polskę. Podnieśmy nasze biało-czerwone flagi. Głośno, mocno, tak jest, szanowni państwo. To jest, tu jest Polska. Tak jest, tu jest Polska, ale żeby Polska rzeczywiście mogła dalej korzystać z tych owoców wzrostu, żeby się mogła rozwijać, żeby mogła się sprawiedliwie rozwijać dla dzieci, dla starszych, dla rodzin, to przed nami, musimy zdać sobie z tego sprawę, trzy scenariusze. Pierwszy to taki, gdzie wygrywa rząd Prawa i Sprawiedliwości. Na taki scenariusz czekamy. Tak jest. Zwyciężymy. To scenariusz, gdzie nasze programy i społeczne, i te, które tak ważne są dla Mysłowic, dla innych miast śląskich, dla miast całego województwa, możemy kontynuować. Przecież to są wyłącznie programy, które są zrealizowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To Polska sprawiedliwa, równo rozłożonych szans. To Polska również, która nie kłania się obcym, twardo realizuje swój interes na arenie międzynarodowej. To scenariusz wygrania, zwyciężenia tych wyborów. To scenariusz Prawa i Sprawiedliwości. To pierwszy scenariusz. I wiecie co, jak oni plugawią polski mundur, jak plują na nas, jak zieją nienawiścią, jak wylewa się hejt z ekranów pewnego telewizora, programu, wiadomo jakiego, to pomyślcie sobie, ile zmieniło się w ostatnich latach. Porównajcie tamte 8 lat do naszych 8 lat. Idźcie z tym porównaniem do ludzi. Przekażcie, jak wielka różnica jest między tym, jak żyło się kiedyś, jak żyje się teraz. Różnica jest gigantyczna. Jak sobie pomyślę, jak zmieniło się życie naszych babć, naszych dziadków, naszych seniorów, którzy kiedyś musieli z trudem wiązać koniec z końcem, od pierwszego do pierwszego, a teraz mają 13 i 14 emerytury. Mają najwyższe waloryzacje w historii. Nie złoty 70, 2,40 jak słyszę na spotkaniach, tylko najwyższe godne waloryzacje i emeryturę bez podatku. I leki 65+. Jak sobie pomyślę, ilu Polaków wróciło z emigracji w ostatnich latach? Czy tu ktoś na sali jest taki, kto wrócił w ostatnich latach z emigracji? Tu pan i pani, i pan, i tam pan. Brawo, i tutaj. Bardzo się cieszę. Szanowni państwo, to przykład tego, jak zmienia się Polska, bo Polacy nie wracaliby do naszej ojczyzny, jeżeli by nie widzieli szans na rozwój, na godne życie, na godną płacę, pracę tutaj w Polsce. Jak sobie pomyślę, że udało się zwalczyć tego upiora III Rzeczpospolitej, ubóstwo u dzieci. Jak sobie pomyślę, że udało się zwalczyć inną zmorę III Rzeczpospolitej, zmorę liberałów, tą bestię liberałów, czyli bezrobocie. Bezrobocie, które tutaj w Mysłowicach było strasznym upiorem, który grasował, niszczył życie polskich rodzin, wyganiał ludzi na emigrację za chlebem. Pamiętacie te czasy? Cała rodzina tutaj wyjechała. Tak, drodzy państwo, jak pomyślę sobie, ile udało się zmienić, ile wybudować nowych żłobków, przedszkoli, nie do porównania do tamtych czasów, to wiecie co? Wszystkie plugawe kłamstwa, kalumnie,
wszystkie oszczerstwa mogą płynąć wiadrami na mnie. Mam nadzieję, że i wy macie taką wyporność i odporność, ale pomyślcie sobie, bo oni mają potężną przewagę medialną i plują tym jadem, zieją trucizną, kłamstwami, hejtem i obrzucają nas wyzwiskami. Mówią najgorsze słowa, jakie widziały kampanie wyborcze do tej pory. Nie będę tego przytaczał. To jest ich polityka nienawiści. Ale my musimy na tej ostatniej prostej, o której powiedziałem, musimy dotrzeć do głębokiego narodu. Każdy z was, każdy, drodzy rodacy, kto podpisał się pod kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a jest nas 2 miliony, każdy z was, kto złożył podpis pod kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, niech wykona 1, 2, 3 telefony, najlepiej 4, 5, ale chociaż 2, 3 dziennie do znajomych, do nieznajomych, z którym dawno nie mieliście wykonajcie taką pracę. Bardzo was o to proszę, to nasza główna broń. To główna broń, aby realizować ten podstawowy scenariusz, na który mamy szansę przełamać klątwę, rządzić 3. kadencję i zmienić Polskę nie do poznania. I jest scenariusz drugi i trzeci. Ten drugi to wygrywamy wybory, ale mamy za mało głosów, za mało mandatów, aby szybko stworzyć rząd. Wtedy grozi skłócona opozycja, grożą przyspieszone wybory. Mamy paraliż decyzyjny, trudności w podejmowaniu decyzji. To niedobry scenariusz dla Polski. Dlatego każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość liczy się podwójnie. Każdy głos na Prawo i Sprawiedliwość to stabilność, normalność. Normalność, jeszcze o tym powiem za chwilę. I szybki rozwój. To najniższe bezrobocie w historii. Najwyższe waloryzacje emerytur. To 800, to wielka polityka społeczna i rozwoju. Taka jak tutaj w Mysłowicach. Teraz ostatnio rozstrzygnęliśmy konkursy. 49 milionów z konkursu dla Mysłowic ze środków budżetowych na specjalną strefę ekonomiczną. To także 30 milionów na edukację, na schronisko dla zwierząt, bo my kochamy również właśnie zwierzęta. Kochamy wszystkich, ale kochamy również tych braci mniejszych, jak to mawiał święty Franciszek, kochamy zwierzęta. Tu w Mysłowicach pokazaliśmy to po naszym programie. Ale to także pieniądze na przebudowę ulic w Mysłowicach. To także pieniądze na parkingi, czyli to, co obiecujemy. Lepsze życie dla mieszkańców, którzy żyli na niższej jakości, na niższym standardzie. To już realizujemy. Widać to po naszych programach. A więc ustrzeżmy się przed tym drugim scenariuszem. I scenariusz trzeci, Panie Boże, broń nas przed nim ze wszystkich sił. Wygrywa skłócona opozycja, skłócona między sobą kilkanaście partii, skłócona z panem prezydentem. Szanowni państwo, nie mamy wtedy szans na kontynuowanie tego, co tak pięknie udało się zmienić w Polsce w ostatnich latach. Pamiętajcie, 8 lat Tuska, pamiętajcie, to czas ogromnego bezrobocia. To 2 miliony ludzi, którzy byli na śmieciowych umowach. 5 zł za godzinę. Pamiętacie, po ile się wtedy pracowało? 7,50. 4,50 tutaj pan mówi. Zamrożenie. Tak jest. Tak, za tyle się wtedy pracowało. 4,50, 7,50. Nie było płacy minimalnej. To był tamten czas. Przypomnijcie sobie tych ludzi, co musieli z Polski uciekać za chlebem. Przypomnijcie sobie głodowe waloryzacje emerytur. Tą biedę tamtego czasu, żeby każdy mógł wtedy podjąć w sercu i w głowie, w
sercu i umyśle właściwą decyzję. Bo rządy Prawa i Sprawiedliwości może i nie są idealne. Nie jesteśmy partią ludzi bezgrzesznych. Na pewno warto uderzyć się w pierś, przeprosić. I ja to robię. Robię to, bo nie wszystko poszło idealnie. Także tu na Śląsku mogły sprawy pójść lepiej. Ale porównajcie to, co udało się zrobić dla każdej polskiej rodziny, dla rozwoju Śląska, dla emerytów, dla rencistów, dla osób niepełnosprawnych. To, co mówił pan minister Wdówik kilka dni temu, porównajcie do tego, co było w tamtym czasie. My przywróciliśmy normalność. My przywróciliśmy normalność i chcemy, aby ta normalność panowała, bo normalność to są dzieci, które normalnie bawią się w żłobku, w przedszkolu. Jest miejsce w tym żłobku i w tym przedszkolu, bo zostało wybudowane. Normalność to godna płaca. Normalność to godna emerytura. To emerytura, która wystarcza od pierwszego do pierwszego, ale jeszcze dodatkowo na zabawki dla wnuczka, na wyjazd z wnukami. To 13, 14 emerytura. To jest normalność, to jest droga, przy której wybudowany jest chodnik, żeby dzieci bezpiecznie szły do szkoły. Drodzy Państwo, to jest normalność. Normalność to jest silna polska armia, obrona polskich interesów za granicą. To jest normalność. Takiej normalności chcemy. I takiej normalności, drodzy rodacy, warto bronić. To udało się zrobić w ostatnich 7-8 latach. Tak jest. Obronimy. Obronimy taką normalność. I wreszcie, szanowni państwo, normalność to bezpieczeństwo na naszych ulicach. Ja przyjechałem tu do państwa praktycznie prawie prosto z Rady Europejskiej z Hiszpanii. Tam wielu premierów narzeka na bezpieczeństwo w swoich własnych krajach. A wiecie dlaczego? Bo wpuścili nielegalnych imigrantów pod dyktando Brukseli i Berlina. Dlatego powiedziałem twarde weto przeciwko nielegalnej imigracji zawartej w pakcie migracyjnym. I tego będziemy się trzymać, ale to będzie polityka, która będzie związała każdy przyszły rząd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dostanie wiatru w żagle, jeżeli w referendum Polacy wypowiedzą się również przeciwko nielegalnej imigracji. Dlatego odpowiedzmy głośno wszystkim Polakom, jak Polska zagłosuje w referendum. Czy jesteś za nielegalną imigracją? Nie. Czy jesteś za wyprzedażą mienia narodowego? Nie. Czy jesteś za zburzeniem zapory, muru na granicy z Białorusią? Nie. Czy jesteś za podniesieniem wieku emerytalnego do 67? Otóż to. I oto są te wybory. Oto są te wybory, żeby utrzymać taką naszą normalność. Nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dzieci, rodzin. A tym, którzy się wahają, drodzy państwo, tym, którzy wątpią, zadajcie kilka pytań. Gdzie są niższe podatki? Gdzie klin podatkowy, ten, o którym tyle było dyskusji w czasach III Rzeczypospolitej? Gdzie jest niższy? W Polsce, czy może we Francji, albo w Niemczech, albo we Włoszech? W Polsce. Albo zapytajcie, gdzie jest najwyższy dzisiaj wskaźnik zatrudnienia, a najniższy poziom bezrobocia w historii naszego państwa? W Polsce. Albo gdzie się najwięcej inwestuje w armię? We Francji, może w Niemczech, może we Włoszech, czy w Polsce? W Polsce. Albo zapytajcie tych wahających, gdzie tworzonych jest dzisiaj najwięcej miejsc w żłobkach? W Polsce. Tak jest. Tych, którzy wątpią, którzy się wahają, jak będziecie z nimi rozmawiać, weźcie nasze dane, weźcie fakty, oprzyjcie tę rozmowę o fakty i o emocje, ale o te dobre emocje. Bardzo was proszę. My Polskę mamy w sercach.
o dobre emocje. Tak jest. Bo szanowni Państwo, jakbyście mnie zapytali, po co wszyscy, którzy działają dla dobra naszej ojczyzny, wysilają się, żeby kontynuować te nasze rządy? Po co niektórzy z nas działają politycznie? Po co ja jestem w rządzie? Jakie jest podstawowe kryterium tego, czy kraj odnosi sukces, czy nie? To moja odpowiedź jest taka. Podstawowym kryterium, podstawowym wyjaśnieniem tego, że jest coraz lepiej, że Polska zmienia się na lepsze, jest odpowiedź na takie pytanie. Czy w Polsce dzieci są bardziej radosne, bardziej szczęśliwe, bardziej bezpieczne, żyją bardziej dostatnio, czy może nie? Zgadzacie się ze mną? Przecież całą naszą politykę i społeczną, i w zakresie bezpieczeństwa, i w zakresie rozwoju dróg, i budowy miejsc, żłobka, przedszkola, i w inwestycje w szpitale, i inwestycje w armię. Wszystko można ująć w tym jednym pytaniu i jednej odpowiedzi. Polityka idzie we właściwym kierunku. Sprawy polskie idą w dobrym kierunku wtedy i tylko wtedy, kiedy nasze dzieci są szczęśliwe, uśmiechnięte, bezpieczne, bezpieczne od ubóstwa, bezpieczne od przemocy, bezpieczne od ruskiego ataku, który miał się zakończyć na Wiśle, a stamtąd cała reszta Polski miała być ostrzeliwana, bo taka to była ich doktryna wojenna. Jedyna doktryna, którą znam, gdzie rządzący od razu założyli, że poddają się walkowerem. Linia Wisły, linia zdrady Tuska. To była taka rzeczywistość. Nigdy więcej. Tak jest, szanowni państwo. I jak myślę o tym właśnie podstawowym pytaniu, to warto walczyć. Warto dać siebie wszystko na tej ostatniej prostej. A widzę, że jest w nas taka supermoc, że potrafimy wyjść, przekonywać, zwyciężyć. Nie, nie. Szanowni państwo, nie trzeba. Dziękuję. Widzę tutaj takich dwóch młodzieńców. Chodźcie tutaj, chłopaki, ze mną chwileczkę porozmawiać. Przynajmniej powiedzcie, jak macie na imię, jak już przyszliście tutaj na nasze spotkanie. Jak macie na imię? Ja mam na imię Henio. Marcin? Mati i Henio, i Henryk są z nami. I szanowni państwo, nie wiem, czy przyszliście z tatą, z mamą, z dziadkiem. Z mamą i z tatą przyszliście. Szanowni państwo, to właśnie, chodźcie na chwileczkę, to właśnie dla nich, zobaczcie tutaj, to chłopaki, które kiedyś będą naprawdę przyszłością, już są przyszłością Polski. To dla nich te wszystkie nasze wysiłki. To dla nich zróbmy to, aby wygrać 15 października. Dla nich zmieniamy Polskę. Dla takich jak oni. Zwyciężymy. Szanowni państwo, tak jest. Warto się starać dla takich... Warto się starać dla takich wspaniałych chłopaków, dla dziewczyn, ale także dla wszystkich pokoleń, bo my jako pokolenie Solidarności wierzymy też w solidarność międzypokoleniową. Wierzymy w to, że warto podać pomocną dłoń, że polityka społeczna musi polegać na tym, żeby jedni drugich brzemiona nosili, żeby właśnie korzystać z wielkiego dziedzictwa Solidarności z tamtych lat, dziedzictwa Jana Pawła II, którego nasi wrogowie chcą opluwać, zniszczyć. Brońmy Jana Pawła II,
Brońmy spuścizny Solidarności. Tak jest. I dlatego, drodzy Państwo, na tej ostatniej prostej proszę Was o maksymalną mobilizację, maksymalny wysiłek. O to, żebyśmy razem walczyli o lepszą przyszłość, o lepszą Polskę. Walczcie o Polskę, ona jest tego warta. Zwyciężymy!